Z tym hałasem to też jest śmiesznie, bo na przykład wychodzimy z domu i wrony kraczą, te wrony siwe. I Marek nagle na cały głos, na całe podwórko rano, ciszej tam do tych wron, no bo jemu to przeszkadza. Naprawdę boję się, że coraz bardziej no, z wiekiem, no, aby nie mieć tej demencji, tak? Tylko być cały czas. No i to, że on pomimo, że nosi okulary, jednak wszystko lepiej widzi, a po tej zaćmie słabo. Teraz znowu się tam jakieś te idę do okulisty. No to rehabilitacja i to wszystko, no, że z każdym rokiem, żeby być sprawną, tak, jak najdłużej dla niego, nie tylko dla siebie, ale też dla niego i to mi też sen z powiek spędza. Boję się, że jakby był na ulicy sam, gdzieś się zagubił, to ktoś mu zrobi krzywdę, bo on może źle zareagować i ktoś go pobije albo znajdzie się na komendzie i tam nie będą go traktować jako niepełnosprawnego, tylko jako jakiegoś chuligana. A on wychodzi sam? Nie, ale chcieliśmy, żeby na przykład wyrzucał śmieci. No, teraz nam zrobili śmietniki na kod, więc on nie jest w stanie tego kodu zapamiętać, więc już jakby te śmieci, no, nie wyrzuca tych śmieci. Taką samą sytuację miałam w szkole z córką. Też panie twierdziły, że trzeba uczyć ją samodzielności. Też zaczynaliśmy od tych śmietników, żeby śmieci próbowała wyrzucić. Mieszkaliśmy wtedy na parterze. Wychodziła obok okna naszego, my wychodziliśmy na balkon, brawo jej biliśmy i wyobraźcie sobie, co ona zrobiła, jak wyszła z klatki w ogóle z tymi śmieciami, wiedziała, bo ja jej tłumaczyłam, a śmietnik był po prostu widoczny, bliziutko, my wszystko byśmy widzieli i ona nas, z nerwów po prostu się rozebrała. Koniec. No i było po eksperymencie. Także ja nie żałuję, że tak go trochę trzymam przy sobie. Natomiast on by chciał. Mhm. On by chciał na pewno. Jest mi przykro z tego powodu, ale jakby nie ma dobrych wyborów w moim życiu. Są albo złe, albo lepsze od złych. Ale nigdy nie ma dobrego. Nie ma. Moim marzeniem jest wyjść do lasu na spacer z pustą głową, taką swobodną, z wolną głową, ze swobodnymi myślami. Chciałabym nauczyć się cieszyć każdym dniem i czerpać z każdego dnia jak najwięcej. Marzę też o tym, żebym mogła codziennie ze spokojem oddać się swojemu hobby, żebym miała czas na przeczytanie fajnych książek, no i żeby moje dziecko w miarę możliwości jeszcze troszkę się usamodzielniło.
No bo to też związane jednak mimo wszystko z Grzegorzem, że ta jego przyszłość, żeby była lepsza, no i żeby powstał ten środowiskowy dom, a najlepiej jakby w pobliżu, po sąsiedzku był ten taki docelowy, w którym on by znalazł no to swoje miejsce na ziemi. Największym marzeniem moim jest to, żeby Mateusz przestał bać się psów. Bo wtedy zmieniłoby się w naszym życiu bardzo dużo. Moglibyśmy wychodzić na takie zwyczajne spacery wszędzie, gdzie tylko byśmy chcieli. To ja bym chciała żyć jak inni ludzie w moim wieku. Chciałabym, żeby się spełniły te wróżby, wróżki, u której raz w życiu byłam. No i chciałabym chociaż raz w życiu znaleźć takiego dużego, prawdziwego grzyba, takiego olbrzymiego, żeby się o niego potknąć i żeby on był mój. Takie mam marzenia. Ale boimy się tego, co będzie z naszymi dziećmi, gdy nas już nie będzie. Myślę, że każdy się boi tego. Wiesz, ty mogłaś pójść do pracy. Ja nie mogłam, bo moje dziecko nigdy nie było samodzielne, nigdy. Zawsze opieki potrzebowała. Jak miałam płacić opiekunce tyle, co ja pójdę do pracy, zarobię, no to jest bez sensu, prawda? Zresztą ona jeszcze nie zaakceptuje każdego człowieka. Nie wiem dlaczego, jak to działa, ale tak jest z tymi naszymi dzieciakami, że wyczuwają złych ludzi bardzo szybko. Więc no, nie pracuję, opiekuję się dzieckiem. No i takie odpępowienie, że tak powiem, nie jest łatwe, prawda? A właśnie jak odpępowimy, to nasze dzieci nas nieraz zaskakują. I my otwieramy oczy, prawda. Że o rany, przecież prawda. On robi to, a w domu wyręczamy. No. Niestety. To ja doświadczyłam tego, jak Michał był teraz w mieszkaniu treningowym i on też doskonale sobie dawał radę. Mój Mateusz miał nianię. To znaczy w sensie głośniczek, nadajniczek u siebie, także ja w kieszeni zawsze miałam, jak byłam gdziekolwiek i nasłuchiwałam, co się dzieje u niego w pokoju. Pojechaliśmy kiedyś na wakacje, gdzie byliśmy w jednym pokoju. Niani nie używaliśmy, nie było takiej potrzeby. I przyjechaliśmy, niania była w plecaku, tak? Przyjechaliśmy, zamontowaliśmy ją z powrotem i chyba on wtedy zorientował się, o co chodzi, po co to jest, że on jest podsłuchiwany. W momencie, gdy podłączyliśmy i ja jestem w kuchni, słyszę od niego z pokoju takie trzaski, ale słuchajcie, to był tak straszny hałas, a on upychał nianię do kosza na śmieci, gdzie były pomiecione papiery, ale to upychał tak głęboko i ja pobiegłam zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że on ją po prostu chciał schować, bo nie chciał być ciągle pilnowany, więc oni czują się dorośli, tak? Pomimo, że jest potrzeba, żeby ich pilnować, to chcą mieć troszeczkę tej intymności. Mnie trudno teraz się zmienić, jak Grzegorz ma 32 lata. Ja wiem, że ja nie powinnam pewnych rzeczy robić, że on sam, bo właśnie był teraz w mieszkaniu, wrócił w sobotę i po prostu no panie są no te, które tam, no super. No. Michał, starszy syn, mówi, mamo, ja na Facebooku teraz Grzesia obejrzałem, mówi tak, wkładał wszystko do zmywarki z odkurzaczem, ma zdjęcie, robi, to on tam wszystko, i mówi, i chyba szpaghetti w kuchni robił, mieszał te kluski. W życiu w domu nie dopuszczałam go do tego. Źle, na pewno źle. I już jakby nie umiem go, mimo że sobie zdaję sprawę, że ja powinnam to trenować. My tak chronimy nasze dzieci. Ja kiedyś rozmawiałam z psychologiem, bo mój Michał chce mieć kredyt, chce mieć mieszkanie, chce mieć żonę, chce mieć dziecko. I ja mu tłumaczę, Michałku, no na żonę to ty jeszcze poczekaj, dziecko jeszcze nie, bo jak będzie żona najpierw, to potem będzie dziecko, a potem mieszkanie, kredyt. Ale jak parę razy zawiesił mi się przy jakimś banku, bo on idzie teraz wziąć kredyt, to psycholog nie powiedziała, no to niech pani puści go, niech on idzie i załatwi sobie ten kredyt. I ona też, ona mi otworzyła oczy, ona powiedziała, że dopóki ja go chronię, no to on cały czas będzie miał poczucie takiego, że on jest w stanie świat zdobywać, że on wszystko jest w stanie załatwić. On musi doświadczyć. Niech on sobie idzie do tego banku i załatwia sobie ten kredyt. Tak? Żeby on doświadczył, żeby pani, nie wiem, żeby zobaczył, jaka jest reakcja pani, żeby zrozumiał, co pani do niego mówi, tak?
nie wiem, może wyjdzie z tego banku po 5 minutach, ale niech spróbuje sprawdzić się, jak on w tej sytuacji, jak sobie poradzi. No, jakby się zdenerwował tam i zrobił aferę. Ale miałby doświadczenie. A jak ja mu mówię, nie pójdziesz, to on nie zdobędzie tego doświadczenia nigdy, bo ja go chronię cały czas. To jest taka nasza nadopiekuńczość i taka ochrona. Niebezpieczeństwo, że jak on tak że dadzą mu. Chce, tak, ten bank, że, znaczy, żeby ktoś po prostu właśnie tego nie wykorzystał i na niego nie wziął, tak? I on po prostu, no te póki wy jesteście jako rodzice, ale kiedyś nawet, tak? No może być. Poza tym ja już też się czuję tym zmęczona. Już mnie to irytuje. Wiesz co, już chyba nawet nie jest kwestia skrępowania, tylko po prostu takiego, że kolejny dzień i znowu ja to robię i ty tego nie umiesz. No i znowu też do siebie pretensja, bo cię tego nie nauczyłam i teraz to zaczynam robić. A ty zanim się nauczysz, bo ten proces nauczania jest no niestety dużo dłuższy, więc muszę tą cierpliwość w sobie taką wykrzesać, żeby nie... Jakby nie zniechęcać go do tego, tylko żeby po prostu te małe kroczki podtrzymywać i żeby to jakoś, że tak powiem, poszło i żeby dla niego to nie była przykrość, tylko efekt samodzielności, że on się czegoś nauczył, że to jest fajne. Ale no bywa różnie po prostu. No czasem moja irytacja, że tak powiem, sięga zenitu, no i to też się przenosi, te moje złe emocje też się przenoszą na niego. No my nie możemy się zniechęcać. No nie, my nie. Nie mamy takiej, nie mamy takiej furtki, więc musimy sobie radzić z tym i nie lubię tego słowa, że coś muszę, ale dzisiaj się nawet zastanawiałam nad tym, ile rzeczy ja muszę. No więc tak ja mówię, no moje doświadczenia są trochę inne i z tą samodzielnością, no to też jest tak, bo Mateusz też spadł ze schodów 2 razy, więc właśnie a propos samodzielności. Czas temu. Jeszcze raz, dziewczynki. Ale mi się to będzie śniło, ja się obudzę w nocy. Jakiś czas temu. Jakiś czas temu byłam z Michałem w supermarkecie i robiłam zakupy. Wzięliśmy potrzebny towar i stanęliśmy w kolejce do kasy. Kasjer przywitał nas słowami: dzień dobry. Na co mój Michał powiedział: do mojej mamy mówi się dzień dobry, kochanie, i pozamiatane.